skąd się wziął pomysł, żeby Łódź startowała jako kandydat do organizacji Expo 2022? Jak to się zrodziło? A ma pan tyle czasu? Jak każdy młody człowiek i później trochę doroślejszy, ubóstwiałam podróże, zresztą to było moją pasją. Teraz niestety nie mam tyle czasu, ale kiedyś bardzo często podróżowałam po świecie. I często będąc w Paryżu, będąc w Brukseli, zastanawiałam się, skąd wzięły się niesamowite punkty, przestrzenie jak gdyby związane z danym miastem. Czy zastanawiał się ktoś z Państwa, skąd się wzięła wieża Eiffla? A ja tak. I wtedy właśnie zrodziła się, po raz pierwszy zakiełkowało, dlaczego my czegoś takiego nie możemy mieć w Łodzi. Nigdy tego typu wystawa nie miała miejsca w tej części Europy. Druga rzecz to unikatowy charakter wystawy, jeśli chodzi o bezpośrednią lokalizację. Kiedyś wystawy Expo powstawały w centrach miast. My mamy centralną część miasta, czyli tereny dawne pokolejowe, które są terenami niezurbanizowanymi, w związku z czym idealnie nadają się, żeby tego typu wystawę w tym miejscu zorganizować. I trzecia bardzo istotna rzecz, rewitalizacja, City Reinvented. Jak wymyślić na nowo, jak odkryć na nowo miasto, jak dostosować do zmieniających się potrzeb mieszkańców, jak stworzyć miasto marzeń dla mieszkańców, czyli miasto o jak najwyższej odpowiadającej potrzebom jakości życia. I myślę, że te wszystkie trzy komponenty sprawiają, jest to unikatowa wystawa, unikatowe miejsce i unikatowa globalna lokalizacja tegoż miejsca na mapie świata.